wznieśmy Panu cześć, bo On jest godzien, by go czcić. Śpiewaj w swym duchu, klaszcz w ręce swe, nasz Pan jest godzien, by go czcić. Godzien, godzien, On jest godzien, by go czcić. Halleluja, nasz Pan jest godzien, by go czcić. W sercach naszych wznieśmy Panu cześć, bo On jest godzien, by go czcić. Śpiewaj w swym duchu, klaszcz w ręce swe, nasz Pan jest godzien, by go czcić. Godzien, godzien, On jest godzien, by go czcić. Nasz Pan jest godzien, by go czcić. Godzien, 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 On jest godzien, by go czcić. Halleluja, nasz Pan jest godzien, by go czcić. Godzien jest, godzien, godzien, On jest godzien, by go czcić. Halleluja, nasz Pan jest godzien, by go czcić. Witam Was bardzo serdecznie, szanowni zgromadzeni. Witam bardzo serdecznie naszych internautów. Pozdrawiam przy okazji ze zboru Betel w Ustroniu. Przypomnę trzy najważniejsze myśli z ubiegłego wtorku. Ubiegły wtorek powiedzieliśmy sobie, że ktoś, kto został włączony przez Ducha Świętego w ciało Pana Jezusa Chrystusa, o czym mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, że ci, którzy się nawrócili, zostali ochrzczeni w Jezusa Chrystusa, włączeni w ciało Jezusa Chrystusa i stanowią ciało Jezusa Chrystusa. I ci, którzy stanowią ciało Jezusa Chrystusa, są członkami ciała Chrystusa Jezusa. A z tego wynikają pewne konsekwencje. Pierwsza z tych konsekwencji to ta, że nie ma w ciele, nawet w tym naszym ciele, fizycznym ciele, zbędnych członków. To się zgadza. Jedne są bardziej widoczne, jak choćby nos, oczy, uszy, ale są i takie, które są niewidoczne w naszych wnętrznościach. Nikt ich nie widzi. Ale chciałbym zapytać, czy one są mniej ważne? Nie, one są również ważne. Nawet apostoł Paweł śmie twierdzić, że one są niekiedy ważniejsze niż te, które oglądamy na zewnątrz. I mówiłem o sercu. Niewidoczna pompa, niewielki członek ciała, ale jakżeż niezbędny. Nikt nie może żyć bez serca. Jeśli nie ma naturalnego, to sztuczne, ale musi mieć serce. A to przecież jest niewidoczny członek. I także jest tak w zborze. W kościele są ci, którzy stają za kazalnicą, oni są widoczni, widziani, słyszani, ale są i tacy, którzy są niewidoczni, ale to nie znaczy, że są mniej warci. Bez ciebie kościół byłby niekompletny. Bez ciebie, choć nigdy nie wygłosiłeś żadnego kazania, kościół nie byłby pełny. A więc wszyscy jesteśmy członkami ciała, jakim jest Kościół, ciała Chrystusa Jezusa. I druga myśl, którą podkreślałem, to ta,
że każdy członek, każdy z nas został czymś obdarowany. Proszę, udowodnijcie mi, że jesteście tym wyjątkiem, który niczym nie został obdarowany. Ja w każdym razie w Piśmie Świętym takiego zapisu nie znajduję. A wręcz przeciwnie, przekazałem 3 miejsca Pisma Świętego ostatnim razem, że każdy z nas ma jakiś dar. Wszyscy jesteśmy obdarowani. Nie ma takiego kogoś, kto niczym nie byłby obdarowany. Ja nie wiem, czy muszę wam te miejsca dzisiaj cytować. Te miejsca to list apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział. To list apostoła Pawła do, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. I pierwszy list apostoła Piotra, 4 rozdział, 10 wiersz. Każdy z nas został jakimś darem obdarowany. I myślę tak, kochani, że nie problem w obdarowaniu, to jest faktem, że zostaliśmy obdarowani. Jesteśmy obdarowani. Tak, tak, jesteśmy obdarowani. I tu nie ma pytania, tu nie ma kwestii. Problem sprowadza się do zupełnie czegoś innego. Problem sprowadza się do rozeznania naszego powołania, naszego obdarowania, przepraszam. Problem sprowadza się do rozeznania naszego obdarowania. A więc każdy, nie wszyscy rozeznali, czym Duch Święty ich obdarzył. A więc czym ich obdarował, jakim darem. Problem pojawia się wówczas, kiedy patrzymy na nasze obdarowanie poprzez pryzmat darów Ducha Świętego, wymienionych w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale. Tam są przedstawione 9 spektakularnych darów. Są one tam przedstawione. I najczęściej, kiedy mówimy o darach Ducha Świętego, natychmiast myślimy o tamtej liście. I mówimy, no przecież tam jest mowa o czynieniu cudów, a ja jeszcze nigdy w życiu żadnego cudu nie uczyniłem. Tam jest mowa o darach uzdrawiania, a przecież ja takim darem nie posługuję. Tam jest mowa o darach innych, jak rozeznawanie duchów i tak dalej, a więc dary spektakularne. I natychmiast zastanawiamy się, który z tych darów posiadamy. I dochodzimy do wniosku, że żadnego. No i dochodzimy do dramatycznego stwierdzenia, nie jestem obdarowany. Ale kochani, chciałbym zauważyć, o czym mówiłem zresztą poprzednim razem, że to jest tylko jedna z list, które apostoł Paweł uczynił, zanotował, zapisał. Że są jeszcze następne listy. Jest jeszcze lista w liście do Rzymian w 12 rozdziale. Są 2 listy w liście, pierwszym liście do Koryntian w 12 i 14 rozdziale. I wreszcie jest jeszcze lista darów w Efezjan w 4 rozdziale. I powiedziałem, że tych darów można się naliczyć około 26. Około 26. Tak, to prawda, ta z pierwszego listu do Koryntian jest podstawową listą, ale nie jedyną. W innych miejscach tych darów jest 26. Powiedziałem także, że śmiem twierdzić, że to i tak nie jest kompletna lista. No bo powiedzcie, kochani, czy Ducha Świętego można ograniczyć? I powiedzieć, Duchu Święty, ty masz prawo operować tylko w zakresie tych 9 albo 26, czy Duch Święty nie może wyjść poza te wymienione? Może czy nie może? Oczywiście, że może. A więc ja bym śmiał stwierdzić, że to i tak nie jest kompletna lista. Że jest ich zdecydowanie jeszcze więcej. W zależności od tego, jakie dary są potrzebne ciału Chrystusa Jezusa. Dlatego nie możemy patrzeć na nasze obdarowanie przez pryzmat tylko tych 9 darów. Musimy poszerzyć. Jeszcze raz powtarzam. Każdy, kto
został włączony w ciało Jezusa Chrystusa, ma namaszczenie. A symbolem tego niech będzie to, co się działo w Starym Testamencie. A w Starym Testamencie, w drugiej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 30, od wiersza 23 mamy opis przybytku, mamy opis namiotu zgromadzenia, który jest symbolem Kościoła nowotestamentowego. I proszę zwróćcie uwagę, to jest, powiadam raz jeszcze, symbol nowotestamentowego Kościoła. Oto co czytamy od 25 wiersza. Zrobisz z tego święty olej. Przypominam, że olej jest jednym z symboli Ducha Świętego. A zatem, kiedy tutaj spotykamy olej, to jest symbol Ducha Świętego. Zrobisz z tego święty olej do obrzędowego namaszczania. Wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonność, będzie to święty olej do namaszczania. I teraz uwaga. Namaścisz tą oliwą, a więc tym olejem, namaścisz nią namiot zgromadzenia i skrzynię świadectwa i stół i wszystkie jego naczynia, świecznik i jego przybory, ołtarz kadzenia, ołtarz całopaleń i wszystkie jego naczynia i kać oraz jej podstawę. Poświęcisz je i będą świętością nad świętościami. Cokolwiek się ich dotknie, będzie poświęcone. Namaścisz też Arona i jego synów i poświęcisz ich na moich kapłanów. Popatrzcie, jeszcze raz powtarzam, jest to symbol nowotestamentowego Kościoła. I w tym namiocie zgromadzenia były różne urządzenia do różnej posługi. Inne urządzenie było do wygarniania popiołu, inne było do składania ofiar, inne do, powiedzmy, przygotowywania tych ofiar, misy, w których myto ręce, kapłani myli ręce, wreszcie Aaron jako kapłan, wreszcie skrzynia przymierza, wreszcie cały namiot. I co jest charakterystyczne? Różne to były części. Bo przecież tego haczyka do wyjmowania popiołu trudno by było porównywać do skrzyni przymierza. A więc różne były tam urządzenia. Ale charakterystyczne jest to, że każde z urządzeń miało być namaszczone, uzdolnione. Bo cóż to jest namaszczenie? Namaszczenie to nic innego jak uzdolnienie do wykonania zadania, do którego zostało to urządzenie przeznaczone. A więc skoro haczyk został przeznaczony do wygarniania popiołu, to taka prozaiczna czynność, a mimo to haczyk ten musiał być namaszczony, by można się było nim posługiwać. Nie wolno się było posługiwać żadnym urządzeniem, żadną rzeczą, która nie była namaszczona. A więc widzicie, kochani, wszystko, co tam było namaszczone, by wykonywało inną posługę, ale choć była to inna posługa, bo inna była posługa, no powiedzmy, tego naczynia niż posługa Arona. Ale wszystko miało być namaszczone. A więc otrzymało obdarowanie do wykonania zadania w związku ze swoim powołaniem, przeznaczeniem. I powtarzam to raz jeszcze. Problemem nie jest to, że czy mamy, czy nie mamy obdarowanie. Mamy. Problemem jest to, że my nie rozeznaliśmy naszego obdarowania. Nie zawsze jesteśmy świadomi naszego obdarowania. A skoro nie jesteśmy świadomi, zaniedbujemy. Pamiętacie, w niedzielę nawet o tym wspominałem, Tymoteusz został obdarowany,
ale z pewnych powodów przestał manifestować albo posługiwać w tym darze, który otrzymał. I to jak gdyby zanikło. To jak gdyby ustało, no bo ręka, jeśli jest usztywniona, to traci sposób, to traci możliwość, to traci zdolność. Mięśnie wiotczeją. Podobnie jest z obdarowaniem. Jeśli się nim nie posługujemy, jeśli nim nie służymy, to one jak gdyby zamierają. I w związku z tym jego ojciec w wierze, Paweł pisze do niego, nakazuję ci, abyś rozniecał dar, który ci został dany. Abyś rozniecał dar, który ci został dany. I wymienia, co jest powodem tego zaniedbania. Strach, lęk. Nam nie dał Bóg ducha lęku, strachu, ale mocy i zdrowego zmysłu. A więc Tymoteusz był obdarowany, ale on zaniechał to obdarowanie i w związku z tym apostoł Paweł nakazuje mu, aby to zostało odnowione. A więc Tymoteusz przestał używać. Różne są dary. I jak pamiętacie, ostatnio omawialiśmy sobie taki niepozorny dar, którego nie ma w spisie w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale. A jeśli pamiętacie, to mówiliśmy sobie na temat daru wymienionego w liście apostoła Pawła do Rzymian w 12 rozdziale w 7 wierszu. Jest to dar posługiwania. Ale tłumaczyłem, że tu nie chodzi o dar usługiwania z zakazalnicy. To, tam jest użyte słowo połączone z diakonią, ze służbą. Ale dzisiaj zwróćmy uwagę na dar opis przedstawiony w liście apostoła Pawła do Rzymian w 12 rozdziale, w wierszu 8. Jeśli kto napomina. No kto z nas tego daru nie ma? Wszyscy go mamy. No ale chwileczkę. Nasze tłumaczenie mówi, kto napomina. Ale w oryginale greckim i w innych już dokładniejszych, precyzyjniejszych tłumaczeniach jest użyte słowo w oryginale greckim parakleo, a więc parakleo, a to słowo parakleo dosłownie oznacza. Posłuchajcie, co znaczy słowo parakleo. Znaczy wzywać, a więc apelować, zapraszać, zachęcać, dodawać odwagi, pobudzać, prosić, błagać, pocieszać. No i wreszcie zjawia się to słowo napominać. No i nasi kochani tłumacze, przyznam szczerze, że nie wiem dlaczego, to ostatnie znaczenie postawili na pierwszym miejscu. I wyszedł z tego dar, no ma on rację bytu, ale gdzieś tam w dalszej kolejności. Natomiast wyszedł z tego dar napominania. I oto większość ten dar przyznaje się do tego daru, że mają dar napominania. Jeśli się nawet nie przyznają, że mają dar napominania, to praktykują ten dar napominania. A więc napominają. No, ciekaw jestem, kto tu z usługujących jeszcze się nie zetknął z tym darem. Ciekaw jestem, która grupa uwielbiająca, czy grupą uwielbiającym nikt tym darem jeszcze nie usługiwał. Przypuszczam, że większość z nas się z tym darem w taki lub inny sposób zetknęła. No bo widzicie, co robi nieostrożne choćby przetłumaczenie. Powoduje, że wychodzą z tego trochę karykaturalne znaczenie. Bo głównie w tym darze chodzi o, jak powiedziałem, wzywać do czegoś dobrego, zapraszać,
zachęcać, dodawać odwagi, pobudzać, prosić, błagać, pocieszać, no i wreszcie na końcu napominać. I ciekawą rzeczą jest, i to trzeba zauważyć, że Pan Jezus Ducha Świętego nazwał tak samo, jak parakletos. Tam jest parakleo, a Duch Święty przez Pana Jezusa został nazwany parakletos. A co znaczy to słowo, dosłownie tłumacząc, parakletos? Pocieszyciel. Prawda? Nie napominacz. Nie krytykant, ale pocieszyciel, wspomożyciel albo stojący u boku, jeśli został wezwany, albo adwokat. A w jakim celu idą adwokaci z oskarżonym? Żeby go bronić. A więc zauważcie, że słowo parakletos, od którego wzięło się to słowo parakleo, ma zupełnie pozytywne znaczenie, a nie negatywne. I dar ten, a więc dar pocieszania, zachęcania, bo o nim mówimy, spełnia w Kościele bardzo ważną rolę. A to tym bardziej ważną rolę spełnia, ponieważ żyjemy w takim środowisku, że jest coraz więcej, w którym jest coraz więcej ludzi potrzebujących czego? Zachęty, potrzebujących pocieszenia. Wróżki nie cieszyłyby się taką popularnością, gdyby nie było ludzi potrzebujących pocieszenia. Psychologowie, psychiatrzy byliby bezrobotni, gdyby nie było ludzi potrzebujących pocieszenia. Ale tak, takie jest życie. Ludzie przeżywają tyle stresu, tyle załamań, tyle niepowodzeń, dramatów, począwszy od osobistych, poprzez małżeńskie, rodzinne, o tym, to, o czym będziemy mówić, że ten dar jest absolutnie niezbędny. No, ale ja mówię o ludziach na zewnątrz. Żeby ktoś przypadkiem nie pomyślał, że w Kościele nie ma takich ludzi. Daj Boże, żeby w szeregach dzieci Bożych nie było takich, którzy potrzebują pocieszenia, którzy potrzebują zachęty, którzy potrzebują jak gdyby takiego wsparcia. Daj Boże, żeby tak było, ale czy tak jest? Nie, myślę, że i wśród wierzących zdarzają się ludzie, którzy wyglądają jak, albo można by ich było przyrównać do lnu ledwo się tlejącego. A ktoś, kto się przejął darem krytykowania, albo tym darem, może inaczej, tak jak tu jest napisane, darem napominania, zamiast podnieść, pocieszyć, zachęcić, dmuchnąć, żeby się ten len rozpalił, to na niego jeszcze nadepną i stłamszą go. Zupełnie go stłamszą. A o Panu Jezusie jest co powiedziane, że on lnu ledwo się tlejącego nie dogasi, ale raczej raczej do zwycięstwa doprowadzi. Wiecie, myślę, że dzięki Bogu, że się w Kościele coś zmieniło, a może nie do końca zmieniło, bo kiedyś stało się na stanowisku, że nie wolno pochwalić za kazanie, że nie wolno powiedzieć dobrego zdania kaznodziei. Dlaczego? Żeby nie wpadł w pychę. Więc go napominano. A więc napominano go za wszystko, najczęściej za krzywy krawat. No nie, przepraszam, wtedy krawatów nie noszono. No w każdym razie napominano. Ja tamte czasy pamiętam. Człowiek stawał za kazalnicą, ale nie myślał o tym, jak zwiastować, tylko za co go złapią. Za jakie słowo, albo czego się czepią. I zawsze się coś znalazło, żeby mu przypiąć, żeby mu dopiąć. A
Najczęściej się mówiło, nie wolno chwalić, bo co? No bo wpadnie w pychę. Doszliśmy potem, no tak Bóg pokierował, Duch Święty tak pokierował, że młodsze pokolenie jak gdyby stanęło na innym stanowisku. Że to nie może być tak. Godzien jest robotnik zapłaty swojej. A więc jeśli ktoś się przygotowywał, to nie można go jeszcze za to karcić. I wygłosił kazanie. I powiedzmy, nawet jeśli popełnił pomyłki, no bo kto nie popełnia pomyłek? No tak, tak, gdybym musiał, to bym żadnej pomyłki nie uczynił. Ale jeśli zwiastuje, to jest wkalkulowane. Wkalkulowane to jest czynienie pomyłek. Ten się nie myli, kto nic nie robi. Kto siedzi, obserwuje, a potem krytykuje. Ten się nie myli. Nie, on się myli w sposób zasadniczy. Więc doszliśmy do wniosku, że nie, to nie jest droga. To nie jest droga Ducha Świętego, bo Duch Święty jest pocieszycielem, parakletosem, a nie oskarżycielem, a nie, powiedzmy, a nie napominającym. Jeśli już nie potrafisz powiedzieć jednego dobrego zdania, to nie mów nic. I co zauważyłem, że że w pychę wpadających z powodu tego, że ktoś poklepał po plecach, ja nie spotkałem. Natomiast w dawniejszych czasach spotkałem wielu zrezygnowanych, załamanych i mówili nigdy więcej. Nigdy więcej, bo się boję krytyki. A zatem dobre słowo, słowo zachęty jest darem. To jest dar, który pochodzi od Ducha Świętego. No, ale jak powiedziałem, w kościołach jest niekoniecznie nawet usługujących, ale jest wielu ludzi zrezygnowanych, zniechęconych, zasmuconych, co jest dowodem, że coś jest z manifestowaniem tego daru, że lud Boży nie otwiera się na Ducha Świętego, żeby Duch Święty ich użył do manifestowania tego daru. I przypatrzmy się teraz Nowemu Testamentowi. W moim przekonaniu, nie tylko zresztą w moim, niewątpliwie dar pocieszania, zachęcania posiadał człowiek towarzyszący przez długie lata apostołowi Pawłowi, a nim był Barnaba. W Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, w 36 wierszu, i tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada, syn pocieszenia. A więc Barnaba z powodu swojego charakteru, z powodu swojej postawy, nazwany został synem pocieszenia. A więc był kimś, kto się otworzył, ja nie wiem, czy się otworzył, czy przez niego Pan czynił cuda i znamiona, ale na pewno miał dar pocieszania, zachęcania. Bo zauważcie te same Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 23 i 24 wiersz, może 22 też. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry. O, Panie, chciałbym na taką opinię zasłużyć. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Czy my nie myśleliśmy może aż do tej pory, że być pełnym Ducha to być power, moc?
Wypędzać demony, tak, to wszystko się zgadza. Czynić cuda i znamiona, tak, to się wszystko zgadza, ale pełnia ducha objawia się także w inny sposób. Niekoniecznie, a może także w czynieniu cudów, ale także i w czym? W zachęcaniu, dodawaniu otuchy. Nie martw się, bracie, nie jesteś pierwszy, który się pomylił. Jeszcze się pomylisz, ale nie ustępuj. No, tak. A więc zachęcać, a nie zniechęcać. Popatrzcie, gdzież byłby apostoł Paweł, gdyby nie ten syn pocieszenia? Bo oto w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 26 do 28 wiersza czytamy, a gdy, to znaczy apostoł Paweł, a gdy przybył, chodzi o to, że przybył z Damaszku do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Wszyscy się plecami do niego odwracali. Jak szedł jedną stronę ulicy, to już mój dodatek, inni przechodzili na drugą stronę ulicy. Ale dzięki Bogu, że jest wiersz 27. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. Trudno mi powiedzieć, co byłoby z apostołem Pawłem, skoro się wszyscy od niego odwracali w obawie i w lęku, gdyby nie syn pocieszenia, gdyby nie Barnaba. Barnaba go przyprowadził do apostołów. I Barnaba powiedział, słuchajcie, to jest nasz brat w Chrystusie. Słuchajcie, on się nawrócił pod Damaszkiem. Pan do niego mówił, przyjmijmy go jako brata. Gdzie byłoby życie Pawła, gdyby nie syn pocieszenia Barnaba? Gdyby nie było, nie byłoby pewnie też i drugiej Ewangelii, Ewangelii Marka, gdyby nie działanie tego daru. Czy zauważyliście to? Chodzi o to, że Jan Marek w pierwszej podróży nie sprawdził się. Gdy nastąpiły trudne zdarzenia, Jan się wycofał. O tym mówią Dzieje Apostolskie. Jan wrócił do domu. A potem, gdy mieli wyruszyć w drugą podróż, Barnaba uważał za słuszne, żeby wziąć z sobą i Marka. Ale ten pełen temperamentu Paweł powiedział absolutnie nie. Nie. Nie chciał wziąć Marka, ponieważ doszedł do wniosku, że ten, który zawiódł ich raz, już drugi raz nie może im towarzyszyć. Ale Barnaba, mający inny charakter i dający możliwość działania temu darowi, stanął po stronie Marka. Nie wolno rezygnować, ale to też dowodzi, że nawet najwybitniejsi ludzie mogą się mylić. Bo w tym momencie Paweł prawdopodobnie nie stanął na wysokości ojcowskiego zadania. To, że ktoś się raz pomylił, nie znaczy, że go już trzeba na wieki odtrącać. Barnaba stanął po stronie Marka. I o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale, przeczytajmy to miejsce. 15 rozdział, od 36 do 39 wiersza. Czytamy tak. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby. Wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, by zobaczyć, jak im się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie. Tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr, Paweł zaś poruczony łasce Pańskiej
przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. A więc widzimy tu konflikt między sługami Bożymi, spowodowany właśnie tym, że Barnaba zupełnie inaczej podchodził do człowieka, do ludzi, do Marka, ponieważ miał dar zachęcania, pocieszania i nie mógł się pogodzić z tym, że ktoś raz się pomylił, zawiódł, że teraz ma być już na wieki odrzucony. Co zdaje się reprezentuje postawa apostoła Pawła. No ale widzicie, powiem tak, Bóg potrafi nawet to, co jest trudne, obrócić w dobro. Bo gdyby poszli razem we trzech, to kto poszedłby na Cypr? A tak na skutek tej kłótni Barnaba z Markiem poszli na Cypr i tam głosili Ewangelię. Natomiast Paweł wziął sobie Sylasa, którego by prawdopodobnie nie wziął, gdyby nie ta sytuacja. To nie wymyślił Paweł nawet, ani Barnaba. Duch Święty tak pokierował. I powstało dwie dwójki. Jedni ewangelizowali tu, a drudzy ewangelizowali tam. A więc to, co było skomplikowane, Duch Święty obrócił ku dobremu. A potem, gdy czytamy listy apostoła Pawła, to co zauważamy? Zauważamy, że on sam manifestował ten dar. A więc dar zachęcania. Oto w pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan w drugim rozdziale czytamy świadectwo o Pawle. I widzimy, że i on się otworzył na ten dar. Wszak wiecie, 11 wiersz, wszak wiecie, że każdego z was niczym ojciec dzieci swoje napominaliśmy i zachęcali. I tu występuje to słowo paraklete, parakleo, a więc zachęcali, dodawali otuchy. No i dalej możemy także o tym czytać. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 12, 14 wiersz. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu, napominają was. Szanujcie ich i miłujcie i tak dalej. A zatem, kochani, jest to bardzo ważny dar w moim przekonaniu. Tak łatwo jest kogoś zniechęcić. Tak łatwo jest kogoś odtrącić. Tak łatwo. Poprzez nieostrożną mowę, poprzez nieostrożne zdanie. A zwłaszcza zwracam się tutaj do starszych. Powiada Boże Słowo, że nauczycieli macie wielu, ale ojców macie niewielu. A rola ojca to przede wszystkim, nade wszystko zachęcanie, pouczanie, cierpliwe. No, który z ojców mógłby sobie na to pozwolić, żeby ucząc syna jeździć na rowerze, po wywrotce uznać go za niezdolnego do jeżdżenia, skrytykować, zabrać rower i w ten sposób skrzywdzić? No żaden. Zachęca raz jeszcze i raz jeszcze i jeszcze raz. I w związku z tym starsi wierzący, tych młodszych, popełniających błędy, bo kto z nas nie popełnia błędów, mniej powinni być krytyczni, a bardziej otworzyć się na dar zachęcania, parakleo, pozwolić Duchowi Świętemu, aby przez nas wykonał służby pocieszenia. Ponieważ on jest, jako parakletos, pocieszycielem. Muszę także spojrzeć na drugą stronę medalu. Do tej pory mówiliśmy o jednej stronie medalu, ale bracia i siostry, musimy także spojrzeć na drugą stronę medalu. Ludzie posiadający dar
zachęcania mogą wpadać w pewne turbulencje, mogą popełniać pewne błędy. Na czym te błędy tych ludzi, którzy no, mają serce przepełnione miłosierdziem, mogą popełniać? Mogą być za bardzo tolerancyjni wobec niedostatków i słabych stron. Czy rozumiecie, o czym mówię? Nieważne, że zgrzeszyłeś, nieważne, że źle zrobiłeś, nieważne, nieważne, nieważne. Bracie, wszystko dobrze, okej, wszystko dobrze. Nie, tak być też nie może, bo wtedy utwierdzamy w przekonaniu, że ten, co robił źle, robi dobrze i w ten sposób go zachęcamy, żeby robił dalej źle. Prawda jest prawdą. Duch Święty nie tylko nas zachęca, pociesza, ale także nam przypomina o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. A zatem, mając ten dar, musimy być, czy powiedzmy, pełniąc służbę zachęcania, nie powinniśmy przemykać oczu na rzeczy niegodziwe, bo Duch Święty na takie rzeczy oczu nie przymyka. Po drugie, ludzie otwarci na ten dar mogą się dać wykorzystywać. I trzeba też o tym wiedzieć. Mogą pozwolić się wykorzystywać. Przyjdzie ktoś taki, ja jestem taki biedny, nie mam dzisiaj grosza. A są niestety osoby, które mają lewe ręce do roboty, a tylko biegają po zborach i żebrzą, budząc współczucie i litość. Źle mnie nie zrozumcie, ale no nie mogę powiedzieć nieprawdy, bo gdybym nie powiedział nieprawdy, nieprawdę byłbym obłudnikiem. To nie może być tak. I ja zwykle oponuję, to nie może być tak. Biedne wdowy, świadkiem tego byłem w niedzielę, będąc w odwiedzinach u jednej seniorki, wdowy, jeżdżącej na wózku, jak daje swoją składkę do zboru. Nigdy nie słyszałem, żeby prosiła. Daje swoją składkę do zboru, bracie Barański. Prawda li to? Prawda. A więc daje swoją dziesięcinę do zboru, ze swojej skromnej ręciny daje dziesięcinę do zboru. A są tacy, którzy się roboty nie chwycą, ale ślą podania. Pomóżcie, pomóżcie, dajcie, dajcie, dajcie. I teraz gdybyśmy nie byli ostrożni, to komu byśmy krzywdę zrobili? No myślę, że krzywda działaby się tym właśnie wdowom, które ze swojej renty dają, co mogą, a inni na tym gotowi są pasożytować. Ale kto jest na to narażony? Ja muszę powiedzieć, że mnie tego daru widocznie nie ma. Bo nie mam, bo jeśli kiedykolwiek, ktokolwiek zwraca się o pomoc do zboru, to ja najczęściej mówię nie. No ale mam braci takich, którzy mnie przekonują i w związku z tym dzieje się inaczej. No bo są ludzie, którzy się roboty nie chwycą, a chcą żerować, chcą wykorzystywać. No, mówię wam, że coś się we mnie dzieje, jak ja słyszę, że i ten chce, i tamten chce, i tamten chce. A pytam, a co ty robisz? A co ty przynosisz do zboru? No, zostawmy ten temat, bo się jeszcze pogrążę. No, w każdym razie tak być nie może. Na to narażeni są ludzie z sercem współczującym. Nie są krytyczni wobec zastanych sytuacji. Często, gdy o tym myślę, to mi się przypomina plaga, która ma dzisiaj miejsce w naszym kraju. Oszustwa na tak zwanego wnuczka. Wiecie, na czym to polega? Babcia tak kocha wnuczka, że zadzwoni telefon, wnuczek, ja dzwonię w imieniu wnuczka. Wnuczek miał wypadek, potrzebuje 20 tysięcy złotych. Już, już, już daję. I biedna babcia zbierała przez rok czasu i wszystko oddała spekulantowi, bo to przychodzi człowiek oszust.
Niby to dla wnuczka bierze dla siebie. A potem babcia dzwoni do wnuczka, no jak tam wnuczku? No o co chodzi? No jak to, miałeś wypadek? Jaki wypadek? To wystarczy poczytać gazet, posłuchać radę. To jest plaga. Babcie, nie dajcie się nabrać. Ja wiem, że macie dar współczucia. Dla wnuczków zwłaszcza i wnuczek. Ale widzicie, spekulanci to wykorzystują. Oszuści to wykorzystują. I tu trzeba być ostrożnym. Tak, tak, to jest oczywiste, że komu trzeba pomóc, temu trzeba pomóc. I my sami też z żoną pomagamy, co niektórym ludziom pomagaliśmy i pomagamy, ale to trzeba mieć trochę zmysłu krytycznego, bo są ludzie, którzy potrafią w sposób perfidny wykorzystać czyjeś dobre serce. Tak czy nie? Nie przekonaliście się jeszcze o tym? Przekonacie się. A więc nie mają zmysłu krytycznego. Nie mają skłonności do zauważania błędów. I w związku z tym bardzo często bywają zasmuceni. Ale to wcale nie oznacza, że nie mamy się otwierać na ten dar, jakim jest dar pocieszania, zachęcania. No cóż, nie opowiem niczego nowego, kiedy powiem, że moja służba w jakimś sensie się w zborze w Ustroniu kończy. Proszę was, po wysłuchaniu kazań tych młodych, którzy będą tu usługiwać, oni przeżywają stres, podejdźcie od czasu do czasu do nich. Poklepcie ich po plecach i powiedzcie, bracie, dziękuję ci za słowo. Bracie, dziękuję ci za usługiwanie. Będą rośli nie w pychę, ale mam nadzieję w pokorę, ale też w zachętę. Bo to nie jest łatwo cokolwiek zrobić. To nie jest łatwo. Kto cokolwiek robi, ten wie, że to jest rzecz trudna. Zawsze się znajdą tacy, którym się to nie podoba. Ale niech się znajdą i tacy, którzy zamiast zdeptać, podniosą, zachęcą. Otwierajmy się na ten dar. Powiedzmy sobie od czasu do czasu ciepłe słówko jedni drugim. Dobrze, że cię, bracie, widzę. Dobrze, siostro, że jesteś. A podobno kobiety bardzo lubią, jak się im powie, o, widzę, że masz nową suknię. Zauważmy to. Ja przyznam się szczerze, jestem tutaj pod tym względem zupełnie zaślepiony. Nie widzę, no nie widzę. Żona czasem pyta, widziałeś? Nie widziałem. Tacy są mężczyźni, no zresztą kto ogląda ten film, ten wie. Czasem mnie pytał ktoś, czy widziałeś, jakie ma piękne firanki? A czy w ogóle tam były firanki? No ale jeśli już zauważycie, że są firanki, pochwalcie gospodynię. Jeśli zauważycie, że ktoś ma nową suknię, to nie w formie zazdrości, ale pochwalcie. To powoduje, że człowiek się czuje lepiej. Twórzmy taką atmosferę miłości, wzajemnej miłości, wzajemnego do siebie, wzajemnego zachęcania się do dalszego życia i do dalszej służby. Dar zachęcania, parakleo. Niech Duch Święty weźmie nas w swoje posiadanie i niech swoją służbę pocieszyciela, zachęcającego przez nas wykonuje. No więc co, kto ten dar ma? Kto może tym darem usługiwać? Nie musisz od razu mówić, ja nie mam daru uzdrawiania, czynienia cudów. Ale kochany, powiedzieć dobre słowo możesz. I jeśli się w tym będziesz rozwijał, to Pan będzie pomnażał. Bo tak to bardzo często jest, że jeden dar, jeśli jesteśmy wierni, nim usługujemy, to pamiętacie, ten gospodarz dodał więcej, przymnożył ten, kto miał dar, więcej i więcej i więcej. Najgorszą rzeczą jest, jeśli z lęku i strachu zakopiemy to, co mamy. No to wtedy możemy usłyszeć, sługo zły i leniwy. Dałem ci. Trzeba było pracować, trzeba się było otwierać, trzeba było pomnażać. Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego. Pozwólmy Mu
pełnić Jego służby przez nas. Ktoś słusznie powiedział, Duch Święty nie ma ust, aby pocieszać, ale Duch Święty ma Twoje usta, aby pocieszać. Duch Święty nie ma ust, aby zachęcać, ale ma Twoje i moje usta, aby zachęcać. Pozwólmy Mu. Pozwólmy Mu. I niech to się dzieje. I wtedy nie będziemy musieli mówić, ja nie jestem niczym obdarowany. Nie ma takiego członka w ciele Chrystusa, który by nie był niczym obdarowany. Problem w tym, że nie zawsze rozeznajemy nasze obdarowanie. Cóż, ja wyręczę prowadzącego i poproszę Was ze względu na późną już porę o powstanie i poprosimy Pana o to, byśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego. Tak bardzo Ci, Panie Jezu, dziękujemy, że Ty obdarzyłeś swój Kościół przede wszystkim darem Ducha Świętego. Tak bardzo Ci dziękujemy, że Duch Święty chce poprzez członki Twojego Kościoła objawiać swoje dary, że obdarzył każdego członka Twojego Kościoła jakimś darem, wedle naszej możliwości, według naszych możliwości. Nie według tego, jak my byśmy chcieli, ale tak jak Ty to widzisz, tak jak Ty to, Panie, postrzegasz. Cóż mogę powiedzieć dzisiaj? Jedynie przepraszam Ciebie za to, że byłem i jestem ciągle zamknięty na to, aby Duch Święty w pełni mógł mnie używać, aby w pełni mógł manifestować swoje dary. A tak bardzo Ciebie proszę, abyś w naszym zborze obdarował ludzi darem zachęcania, pocieszania, akceptacji. Proszę, Panie, abyśmy ten dar manifestowali, abyśmy byli wobec siebie mniej krytyczni. Panie, abyśmy się wzajemnie nie ranili, ale abyśmy się zachęcali do służby. Panie, proszę Ciebie, aby ten dar także się pośród nas obficie objawił. Tak jak użyłeś Barnabę, syna pocieszenia, tak użyj i nas, abyśmy nieśli pociechę z płaczącym, zasmuconym, zrezygnowanym, bo widzisz, jak wielu ludzi i w zborach, i poza zborem są zranieni, obciążeni i znikąd nie mają pocieszyciela. Panie, błogosław nas, pomóż nam. Amen. Usiądźcie, bo zapomniałem jeszcze jedno słowo Wam przytoczyć. Ale teraz w modlitwie sobie przypomniałem i rozumiem, że Pan chce, abym to słowo na koniec Wam pozostawił. Oto z Księgi Salomona, 4 rozdziału, czytamy tak, w 1 wierszu. Następnie przyjrzałem się wszystkim uciskom, jakie się dzieją pod słońcem. I oto widziałem łzy uciśnionych, którzy nie mają pocieszyciela i są bezsilni wobec swoich ciemiężycieli i nie mają pocieszyciela. Bądźmy tymi pocieszycielami. Niech nas Pan użyje.